Hej! Witam was bardzo serdecznie, moi drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj będzie gadane Get Ready With Me, ale takie wieczorne Get Ready With Me. Z tego oto miejsca was witam, bo tu mam dobre światło. Tak jest makijaż, tak jest efekt końcowy. Także pod koniec filmu zobaczycie, co jeszcze mam na sobie. Jaką torebkę, jakie buty. Oczywiście ten makijaż to jest taka moja wieczorowa wersja dziennego makijażu. Uważam, że wyszła wyjątkowo dobrze. Obyło się, myślę, że bez plam, wszystko nie wyblendowane. Zobaczcie na ten glow. Jest to coś drogeryjnego, by the way. No i co? Dzisiaj urodziny Matiego, wybieramy się na drineczki, na kolację. Jeżeli jesteście ciekawi, jak powstał ten look, to zapraszam do oglądania. A zacznę sobie od oczu. Jeżeli chodzi o oczy, to zacznę sobie od bazy. Nałożę sobie jakikolwiek korektor. W tym przypadku Hean. I jeżeli chodzi o makijaż, to dzisiejszy makijaż będę wykonywać sobie paletką Pure Passions Affect. Powiem wam, że ja mam tak, że jak już się czegoś przyczepię, jakiejś palety, jakiegoś kosmetyku, jakiegoś ubrania, jakiejś biżuterii, to tak po prostu będę to dzień w dzień męczyć i maltretować. Także teraz mam fazę na paletkę Affect. Tak wygląda ta paleta. Ten cień jest bardzo ładny i ten jest bardzo ładny. To są moje ulubione błyszczące cienie. Może nałożę go, ale ostatnio go cały czas nakładam, więc załóżmy coś innego. Nałóżmy to. P003. Te cienie się strasznie sypią. Ja już nie wiem, o co chodzi z tą paletą. Pff, strasznie się pylą. Najpierw nałożę brąz na całość. Ja słuchajcie, podziwiam osoby, które używają do makijażu więcej niż czterech kolorów. To jest dla mnie kosmos. I ja w ogóle u mnie osobiście nie widzę różnicy w makijażu, czy ja mam dwa kolory, trzy, osiem. Dla mnie efekt jest zawsze taki sam. Dlatego bardzo często nakładam po prostu jeden kolor. I też jest git. I ten sam cień nakładam na dół. I teraz nabiorę sobie tego ciemniejszego, nie wiem po co, chyba tylko na potrzeby tego filmu. Żeby coś się działo. I dokładam załamanie, teoretycznie, ale nie wiem, czy to cokolwiek robi. No, co prawda się nakłada, ale czy będzie jakaś różnica? Nie wiem. O nie, no coś się przyciemniło w sumie. To nie koniec tego szaleństwa brązowego, bo wezmę sobie teraz pędzelek płaski i użyję tego P001, czyli bardzo jasnego beżowego koloru. I nałożę go tylko i wyłącznie pod brwi. Teraz przejdę sobie do podkładu. I podkład, którego dzisiaj użyję, to będzie... Nałożę sobie na tę bazę. Nałożę sobie Photo Finish dzisiaj ze Smashboxa. Nie lubię tej bazy, ale na większe wyjścia baza to zawsze dobry pomysł. A nie lubię jej, dlatego że nie uważam, żeby cokolwiek jakiegoś takiego wow robiła. Silikonowa baza. Myślę, że te bazy, które są z Elfa albo z Revolution silikonowe, po prostu tańsze bazy silikonowe, są identyczne. Nie widzę różnicy między bazą tą za dwie dychy, a bazę dwa razy tańszą. Silikon to silikon, nie? Dezynfekuję sobie pędzel. I nakładam ten podkład punktowo. I używam dłoni do roztarcia. Ciepłe dłonie to zawsze jest dobra opcja. Dokładnie wklepuję ten podkład opuszkami. Nie ma lepszej gąbki niż wasze dłonie. Jedzenie rękami jest też najlepsze. Najlepiej smakuje. Podkład nakładam tylko w miejsce, gdzie potrzebuję koncentracji krycia, a na nos i na czoło rozcieram już po prostu te resztki. Nie ma sensu nakładać całą szpachlę na całą twarz. Jeszcze tu mam Stefana, którego mi nie zakryło. Ale ja nigdy nie używam korektorów do kamuflażu. Może powinnam. Po prostu dokładam podkładu punktowo. Szpachla done. I teraz korektor pod oczy. Jeżeli chodzi o korektor, to sobie użyję resztki mojego Naked Skin. Resztki w kolorze Fair.
i nakładam tylko troszeczkę. Tylko troszeczkę. Także nie robię już trójkątów. I również wklepuję. Wklepywanie palcem małej ilości sprawdza mi się idealnie. Nic mi tu nie włazi w zmarszczki. Skóra wygląda świeżej i naturalniej. I o to nam chodzi. Dobra, teraz mokrą gąbeczką, wilgotną gąbeczką jeszcze delikatnie sobie odciskam nadmiar tego podkładu. I go jeszcze wklepuję. Teraz mój ulubiony punkt, czyli rozświetlacz, w płynie. Nakładam go sobie na rękę, bo ostatnio przedobrzyłam. O cholera, ufajdałam się cała. Ostatnio przedobrzyłam i nałożyłam go za dużo. I to jest Revolution Liquid Highlighter. I wklepuję delikatnie tylko tutaj na kość, szczyt kości policzkowej i trochę wjeżdżam na skronie. Jest, to jest to. Tylko nie, ostatnio wyjechałam za daleko. Tutaj chyba już też wyjechałam za daleko. Mamy ten glow, mamy ten glow. Teraz sobie przypudruję strefy te, oczywiście niczym innym jak Laura Mercier. Już mi się kończy. Często dostaję pytania na temat pędzli. Słuchajcie, jest film osobny na temat pędzli, których używam, moich ulubionych, więc zostawię wam linka w opisie, żebyście sobie zobaczyli, o jakich pędzlach mówię. I to są właśnie pędzle, których ja dzisiaj będę używać do tego filmu. Używam. I pudruję tylko wszędzie, tylko nie tam, gdzie miałam rozświetlacz. Teraz jest coś, co zawsze mnie przerasta. Będę próbowała sobie wykonturować twarz. Kupiłam paletę do konturu z polecenia Saruni. Jest to paleta Barry M. Coś takiego. Tylko problem jest taki, że ja przedobrzę i zaraz będzie plama, więc spróbuję to zrobić delikatnie. Mam taki trochę spłaszczony pędzel. Widzicie, jakie to jest mocne? I to jest puder, mega mocne. Więc zamaluję sobie dwie krechy. O tak. Nos. Moje i wasze ulubione konturowanko. W 90% nigdy nie wychodzi, ale może dzisiaj będzie to 10%. Jak można tak chrapać? Wstydziłby się. Napiszecie mi, nie rób tego, nie konturuj tego nosa. Będę. Będę. A wiem, że teraz wygląda, jakbym miała plamę na nosie, ale tak mi świat upada. No to teraz bierzemy oczywiście mojego ulubieńca of all times, czyli Becca i Chloe i pędzel Hakuro i nakładam bronzer. Uwielbiam bronzer, nie wyobrażam sobie makijażu bez bronzera. Już prędzej odpuściłabym podkład chyba niż bronzer, tak teraz sobie myślę. Wy mnie chyba nienawidzicie, dlatego że każdy makijaż, który wam pokazuję, jest taki sam. Czy to dzienny, czy to wieczorowy, kończy się to tak, że zawsze używam tych samych produktów. Nagrałabym jakiś makijaż jedną marką. Piszcie mi w komentarzu, jaką markę byście chcieli zobaczyć. Ten sam produkt, tylko tutaj biorę te rozświetlacze. Co ja mam dzisiaj ubrać? Powiedzcie mi, co ja mam ubrać? Użyję sobie teraz tuszu do brwi z NYXa. Nowość, tego bym chyba nie pokazywała. W kolorze black coś. Black? Black. Ale jest brązowy, bardzo ciemny brązowy. I maskara brązowa na dolne rzęsy. Tylko i wyłącznie.
Dobra, najpierw sobie obrysuję usta. Kto zgadnie czym? Kto zgadnie czym? Konturówko z Revolution. Jakim kolorem? Jakimkolwiek w sumie. Uwielbiam ten produkt. Ulubienie z roku. Wypełniłam cały kontur tą ciemną szminką, więc wybór mamy prosty. Trzeba będzie jechać czymś ciemnym albo jasnym. Jasny będzie po głupio wyglądał, chociaż nałożmy tego drivera. Będzie. Me gusta. Lata 90. wyszły. Ciemne rogi, środek nude. Podoba mi się ten make-up. Wiecie co, może dorysuję kreskę. No jak randka to randka, więc dorysuję sobie tylko delikatnie samą końcówkę, więc nie będę rysować kreski na całej długości, na całej linii, tylko i wyłącznie ptaszka. Wow! Wygląda pięknie! Trochę jak ślubny, ale się postarałam dzisiaj, no dla mojego Matiego, nieskromnie mówiąc. Zobaczcie. Wow! Podoba mi się. Podoba mi się. Nie jako codzienny makijaż, ale podoba mi się to. Także zaraz skakuję w outfit i widzimy się w zakończeniu. Ekstra. I zapach na dziś to oczywiście Tom Ford Black Orchid. Jeżeli kogoś jeszcze to dziwi, to jest mój zapach numer jeden od lat. Jeżeli chodzi o mój outfit, to jest to bardzo klasycznie i prosto. Kolczyki, jeżeli chodzi o biżuterię, to jedyna rzecz. Może jeszcze zarzucę zegarek mój złoty. Na sobie mam... Baziek właśnie, zaraz derwie firankę. Na sobie mam czarną koszulkę, taką a la kami, czyli zwykłą taką na ramionczkach. No i torebka, czy kogoś jeszcze zdziwi, że będzie to bigordi wężowa. Także to jest mój outfit. Get ready with me na wieczór. Ja się z wami żegnam. Oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Matiego. I do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaczki. Pa!